Cześć, dzień dobry, Damian Bugański z tej strony, a to jest seria Rozrusznik Poranny, czyli 5-minutowa poranna gimnastyka, dzięki której Twoje ciało się obudzi, dotleni, naoliwi, a dodatkowo poprawi się Twoja mobilność, a mięśnie się wzmocnią. To będzie Twój nowy, ulubiony nawyk. Wykonuj te ćwiczenia regularnie, przez 5 minut dziennie, a już po 7 dniach poczujesz różnicę w samopoczuciu. To jest tak proste, że nie znajdziesz wymówki, aby tego nie robić. Nie wierz mi na słowo, po prostu sprawdź to na sobie. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny rozrusznik poranny przed nami. Przypominam o tym, że w komentarzach sprawdzam obecność, więc jeśli robicie, to koniecznie zostawcie komentarz, zostawcie kciuka w górę, żeby ten film był mielony przez algorytm, żeby jak najwięcej osób do nas dołączyło, a mi nie pozostaje nic innego jak zacząć trening. 4 ćwiczenia po 1,5 minuty, dobrze wiecie co robić. Odpalamy stoper, moi drodzy, i zaczynamy. Stajemy w szerokiej pozycji, brzuch napięty, pośladki napięte. Zaczynamy od skłonów bocznych, czyli z wydechem robię skłon, wyciągam rękę jak najdalej. Staram się, żeby ręka była przy uchu jak najdalej. Rozciągam całą taśmę boczną, wracam i na drugą stronę. I tak 1,5 minutki się bawimy. Dzięki temu poprawiamy sobie mobilność taśmy bocznej, ale tak naprawdę ten rozrusznik poranny nie jest po to, żeby poprawiać mobilność w jakiś znaczny sposób, bo do tego wymagana jest nieco większa praca. Chodzi głównie o to, żeby się rozruszać, żeby się obudzić i chyba to, co najważniejsze, żeby wyrobić w sobie nawyk, bo o ten nawyk chodzi, czyli bez względu na wszystko, wstaję rano i tak jak myję zęby, tak odpalam sobie rozrusznik poranny, robię tą poranną gimnastykę, to przecież trwa tylko 5 minutek i mam z głowy, już mam pierwszy sukces, ciało jest rozruszane, ja się czuję lepiej, bo mózg jest odżywiony, ukrwiony, dotleniony, łatwiej mi jest ruszyć do kolejnych rutyn, no i przede wszystkim jak zbuduję ten nawyk, no to jestem w stanie później robić kolejne kroki. Wstawiać inne programy treningowe, bardziej ambitne ćwiczenia, bardziej zaawansowane i po prostu budować tą formę, bo przecież o to chodzi, żeby nie być zdziedziałym, tylko żeby być wysportowanym. No i tyle. Teraz, moi drodzy, kolejne ćwiczenie, połączenie kociego grzbietu z takim ćwiczeniem stabilizacyjnym na kręgosłup. Wy już to ćwiczenie widzicie, więc możecie się przygotować. Ja już też przechodzę do tej pozycji, więc najpierw koci grzbiet. Mocno odpycham się od ziemi, garbię się, podwijam miednicę pod siebie, zasysam pępek, przytrzymuję. Następnie idę mocno w dół, łączę łopatki. Teraz łapię neutralne krzywizny, czyli coś po środku. Wyprost, wyprost i powtarzam koci grzbiet. Czyli mocno do góry i na dół. Pamiętam o oddechu. Następnie łapię neutralne krzywizny, czyli mała lordoza, mała kifoza, wyprost. Pamiętam o napiętym brzuchu, napiętym pośladku przy wyproście i dalej. No i co? Fajnie, nie? W kręgosłupie już pewnie postrzelało. I na pewno już troszeczkę czujecie, że jesteście bardziej rozruszani niż jeszcze przed chwilą. 30 sekund nam zostało tego ćwiczenia. Hop. I neutralne krzywizny. Bardzo istotne jest to, żeby umieć łapać neutralne krzywizny, bo nie chodzi o to, żeby mieć płaskie plecy i wypłaszczone krzywizny. Chodzi o to, żeby te krzywizny kręgosłupa były zachowane. Tam, gdzie jest lordoza, ma być lordoza, ale nie hiperlordoza. Tam, gdzie kifoza, to ma być kifoza, ale nie hiperkifoza. No i tylko tyle. Więc ważne jest to, żeby umieć ustawić swoje ciało w przestrzeni, żeby umieć nim zarządzać. Bardzo często jest tak, że my po prostu zupełnie nie mamy kontroli, jak to ciało jest ustawione i dopiero gdzieś się tam zobaczymy w lustrze i wtedy o wow, jak ja dziwnie chodzę, nie? Kolejne ćwiczenie, moi drodzy, bardzo fajne w kontekście mobilności bioder, a także mobilności oczywiście kręgosłupa, więc jestem w podporze, noga z tyłu prosta, rotacja i wracam. Rotacja i wracam. Noga z tyłu, wyprostowana w kolanie, to jest bardzo ważne. Pośladek napięty, bardzo ważne. I pracujemy.
Wydech do góry oczywiście. I zmiana strony. Czyli teraz druga noga idzie do przodu i oczywiście pracuje ta ręka po stronie nogi wykrocznej. Ręka podporowa odpycha mnie od ziemi. I 10 sekund. Sekund przerwy i na koniec ćwiczenie, które znacie, bo ono będzie cały tydzień, w ogóle już zdradzam, co będzie w kolejnym odcinku, ale cały tydzień będziemy wykonywać jako ostatnie właśnie to ćwiczenie oddechowe. Więc siadamy na wyprostowanych plecach i z wydechem rotacja, siedzę na obu pośladkach, dodatkowo 3 wdechy. Wracam do pozycji siedzącej, siedzę wyraźnie na guzach kulszowych, wdech i wydech na drugą stronę. Plecy wyprostowane, wdech. Sekund. Staramy się pogłębiać, czyli jeśli jesteście w stanie, to troszeczkę dalej. Ostatnie 10 sekund. Mamy to, mamy to, mamy to, kolejny rozrusznik zaliczony. Przypominam tylko, że sprawdzamy obecność w komentarzach, więc zostaw komentarz, zostaw kciuk w górę, jeśli ten film Ci się podobał, a jak nie, to zostaw kciuk w dół, nie ma to znaczenia. A na koniec jeszcze słówko do tych osób, które chcą czegoś więcej niż tylko robienie rozruszników porannych, a ja zapraszam na kolejny film. Jak wiecie, moja filozofia jest prosta. Nie chodzi tylko o to, żeby dobrze wyglądać na plaży. Chodzi o to, żeby być sprawnym, zwinnym, zdrowym, żeby się dobrze czuć we własnym ciele i po prostu przez długie lata utrzymywać wysoką formę fizyczną. Żeby to osiągnąć, to stworzyłem dla Was aplikację treningową Człowieku Rusz Się, w której jest tak, że w jednej opłacie subskrypcyjnej macie dostęp do wszystkich programów treningowych, macie dostęp do mnie w wbudowanym komunikatorze, a jeśli w ogóle dołączycie do aplikacji na rok, to jeszcze dostajecie dietę na wybraną kaloryczność. Także jeśli moja aplikacja treningowa i moja wizja jakby budowania formy jest Wam bliska, to zapraszam do opisu. Tam jest link, można sobie kliknąć, założyć konto. Jak założycie konto, to wtedy pobieramy aplikację ze sklepu Play i można się zalogować i przetestować tą aplikację zupełnie bez płacenia przez 5 dni. Jak się Wam nie spodoba, no to po prostu zrezygnujecie, a jak się Wam spodoba, to będziemy wspólnie działać i budować Waszą dobrą, świetną formę fizyczną. Więc tyle ode mnie. Zapraszam na kolejny rozrusznik. Do zobaczenia.